Ponad 200 osób wzięło w niedzielę udział w charytatywnym treningu biegowym, podczas którego zbierano pieniądze na rzecz utytułowanego legionowskiego niepełnosprawnego biegacza Mariusza Wronowskiego. Bieg odbył się już po raz trzeci. W tym roku po raz pierwszy w jego organizację włączyli się także legionowscy Braveheartsi, którzy dla kilkudziesięciu chętnych zorganizowali specjalny wyczynowy trening. Łezka znowu się zakręciła, pewnie zaraz znowu też się zakręci. Wspaniałe uczucie, że ma się, kurde, tylu przyjaciół, znajomych. Jest coś niesamowitego. Bo w sumie dzięki nim biegam, jeżdżę, udaje się odnosić jakiś tam sukces. I mam nadzieję, że w jakiś tam sposób rekompensuję tą każdą złotówkę, powiedzmy, włożoną w ten wózek. Podczas tegorocznego biegu Mariusz, podobnie jak za pierwszym razem, ponownie zbierał środki na zakup nowego wózka inwalidzkiego. W zależności od funduszy, albo będzie uzbieramy na wózek atletyczny, czyli już z takim, gdzie na arenie międzynarodowej można będzie się pościgać. Mariusz chciałby bowiem w przyszłym roku powtórzyć tegoroczny sukces z maratonu w Wenecji. Liczy się jednak z tym, że konkurencja za rok może być wyjątkowo silna, a na pewno dysponująca lepszym sprzętem. Stąd też i apetyt na atletyczny wózek z prawdziwego zdarzenia, który pozwoliłby Mariuszowi rywalizować jak równy z równym z całą światową czołówką niepełnosprawnych biegaczy. Trasa tegorocznego biegu, podobnie jak i dwóch poprzednich, wynosiła prawie 5 kilometrów. Biegacze startowali spod Areny Legionową, biegli przez centrum miasta, dobiegli do ulicy Warszawskiej i ulicą Sobieskiego wracali pod arenę. Trasa była troszeczkę zmieniona ze względu na mecz piłki nożnej, który odbywał się na stadionie. Tam parkową ulicą nie mogliśmy przebiec, dlatego trasa troszkę inaczej wyglądała, ale dużo się nie zmieniło, było prawie 5 kilometrów, także myślę, że każdy z uczestników już jest na mecie. Trzeci raz i bardzo nam się ta inicjatywa podoba. To, że można pomóc komuś, tak? No po to jesteśmy, nie biegamy tylko dla siebie. Sam Mariusz w tym roku w biegu wyjątkowo nie wystartował. Postanowił oszczędzać siły na trening z Bravehearts Legionową, który zaraz po biegu głównym zorganizowano w Parku Zdrowia. Razem z nim zmęczyć, pobrudzić, a przy okazji naładować się energią postanowiło jeszcze kilkadziesiąt innych osób. Każdy, kto przyjdzie na ten trening, zapisało się prawie 80 osób, będzie mógł wziąć udział w fajnej zabawie, po pierwsze. Będzie mógł się poczuć znowu jak dziecko. Chłopaki robią tor przeszkód, gdzie będzie porodówka, czyli takie wślizgiwanie się pod oponami, po liściach. Będą wszelkiego rodzaju liny, po których będzie można stąpać. Będą tak zwane multiringi, czyli będziemy małpować, bawić się jak małpeczki. Każdy da radę. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, to na pewno znajdzie się jakiś większy mężczyzna, tudzież mocniejsza kobieta, która pomoże. A skoro już o pomocy mowa, to w trakcie niedzielnej akcji zebrano dokładnie 8313 zł. Na nowy wózek Mariusz potrzebuje ponad 20 000. Każda pomoc cały czas jest więc mile widziana.